Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Na kanapie z dzikiem. Rafał Tasiemski i Karol Małecki. W tym odcinku omówimy 5 złotych zasad na rozbudowę masy mięśniowej. Pamiętajcie, stara szkoła mówi jedno: wolne ciężary. Wolne ciężary, wtedy tylko na nich ćwiczyli, na tym bazowali, gdzieś tam później zaczęły być budowane maszyny różnego rodzaju siłowe, ale gdy wykorzystujemy 80% treningu na wolnych ciężarach, daje to nam najlepsze efekty, więc nie bójcie się wolnych ciężarów, to nie tylko maszyny, ale pamiętajcie, żeby wielostawowe ćwiczenia były. Tak, bardzo... to jest podstawa, wiemy dobrze, że ćwiczenia wielostawowe bardzo mocno pobudzają nasz układ hormonalny. Czyli Rafał, jakie tutaj masz wielostawowe ćwiczenia, swoje ulubione, które najbardziej są anaboliczne dla naszych mięśni? No mi się wydaje, że takim najbardziej anabolicznym dla mięśni to jest przysiad. Czyli król. Tak jest. Król. Przysiad to jest to. Przysiad to jest to i oczywiście... Wiadomo, że martwy ciąg dochodzi do tego wszelakiego rodzaju wiosłowania. No tak. I wiosłowania, no. Czy tam pociągania na drążku. Jak najbardziej to wszystkie ćwiczenia, glipsy też na tricepsy, ale taka baza. Przysiad, martwy ciąg, wiosłowanie. I wiosłowanie. Ewentualnie tam pociąganie na drążku. To jest podstawa, takie anaboliczne ćwiczenia. Na tym, jeżeli będziecie bazować, uzyskacie świetny efekt. Tak, dokładnie. To jest taka baza, która powinna tworzyć podstawę taką do budowania masy mięśniowej. Pamiętajcie, że to nie tylko klatka i biceps, jak nieraz można się spotkać na siłowni, że klatka i biceps cały czas, codziennie, a to nie dochodzi, tak? Te to proporcje, nie zestaw weekendowy. Dokładnie, a proporcje muszą być zachowane, tak, żeby ta sylwetka była fajnie zbudowana. Następna sprawa, progresja z ciężarami, tak? Pamiętajcie, że... Karol, o ciężarach możesz to nieco powiedzieć, prawda? Ja to ćwiczę delikatnie, bardzo lekko, jak widzieliście, więc tak, ciężar to nie wszystko, tak? Pamiętajcie, że też zawsze wspominam o tym, że najważniejsze jest technika. Technika, jak jest dopracowana, to druga najważniejsza rzecz to czucie mięśniowe, tak? Tak jest, oczywiście. Połączenie mózgu z mięśniem, chodzi o to, żeby czuć tylko dany mięsień na treningu, a nie wszystko dookoła. Tak jest, tak? Oczywiście. Wiadomą rzeczą jest, że ciężar to nie wszystko. Wiemy także, że duża siła to niekoniecznie duży mięsień. Oczywiście. Ale duży mięsień to raczej zawsze duża siła, prawda? Oczywiście. I jeżeli technika i czucie mięśniowe dopracowane jest do perfekcji, no to gdzieś tam możemy się skupić na tej sile, tak? Idzie, nie tracimy tutaj techniki, tak, technika i wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, ta technika to jest podstawa właśnie. Do zawsze. Do podnoszenia też dużych ciężarów, prawda? Oczywiście. Bo wiemy dobrze, że długowieczność każdego sportowca zależy od długowieczności jego ścięgien i stawów, żeby nie zrobić sobie krzywdę. A też odpowiednio pobudzić mięśnie, trzeba stosować duże ciężary, zwiększać je coraz bardziej. No i bez tego się inaczej nie da, tak? Ale przy złej technice możemy sobie bardzo szybko zrobić krzywdę. Oczywiście. Nikt nie wyciśnie sztangi 200-kilogramowej albo nie zrobi przysiadu ze sztangą 200-kilogramową, jeżeli ta technika nie będzie dopracowana do perfekcji. Jeżeli nie będą przygotowane więzadła, stawy, mięśnie, ta wytrzymałość nie będzie na odpowiednim poziomie i siła również. Więc tutaj zaczynamy od takich podstaw, tak? Pamiętajcie, że jeżeli jesteście początkujący i patrzycie na nas, czy lub na zawodowców, już od razu chcecie. No niestety, tutaj z Rafałem mamy 20 lat, Rafał już ponad 20 lat, ja 19 lat stażu treningowego, więc tutaj, kurczę, musicie uzbroić się w cierpliwość, tak? Regularność i jeszcze raz regularność i... nie możecie się załamać. Tak. A przyjdą chwile zwątpienia na pewno, po kilku latach, że to nie tak łatwo, że to nie tak prosto, ale kurczę, dalej trzymamy dietę i dalej regularnie idziemy na trening, chłopaki będą imprezować, a wy będziecie dalej ćwiczyć, a po kilku latach okaże się, że tylko wy zostaliście na tej siłowni. Tak właśnie. Następna rzecz, o której chcieliśmy powiedzieć, to intensywność podczas budowania masy mięśniowej. No tutaj wiadomo, że opieramy się na ćwiczeniach wielostawowych, na dużej grupie mięśniowej, jakieś 3-4 ćwiczenia wielostawowe, tak? Oczywiście. Oczywiście zwiększamy obciążenie, o tym już mówiliśmy, ale dobrze także jest, żeby tej krwi jak najwięcej dopompować do mięśni, troszeczkę pod koniec treningu zwiększyć intensywność, jeżeli chodzi o tempo, dodać sobie jakieś ćwiczenia ewentualnie. Na przykład dropsety, ewentualnie redukcja ciężaru i dopompować ten mięsień, ale pamiętajcie, żeby cały trening nie był dropsetem ani pompowaniem mięśnia, bo to też nie o to chodzi, tak? Układ nerwowy zajechany i mięśnie też nie zareagują. Ten szkielet musi być zawsze zachowany, czyli te podstawowe, dokładnie, bazowe ćwiczenia wielostawowe na wolnych ciężarach, to jest podstawa przy budowaniu masy mięśniowej, a z resztą ćwiczeń, tam dwa ćwiczenia na przykład takie dopompowujące, robione także w dropsetach, różnych innych technikach intensywności, tutaj już możemy sobie zmieniać je co trening, prawie, chodzi o to, żeby jak najwięcej na koniec treningu tej krwi dopompować do mięśni, tych składników odżywczych dostarczyć, wtedy to przyniesie najlepsze. I pamiętajcie, żeby też urozmaicać trening.
Nie może być jakiejś tam rutyny. To nie są tylko trzy ćwiczenia książkowe na daną partię. Jest cała masa tych różnych ćwiczeń. Wiadomo, że jakaś baza siłowa musi być. I gdzieś tam komuś zawsze czegoś brakuje. To gdzieś tam możemy się skupić na tym danym elemencie, żeby go pobudzić. Ale zawsze, żeby coś zmieniać, tak? Ja myślę, że jeżeli komuś brakuje, że tak powiem, troszeczkę rozmaicenia oprócz tych ćwiczeń wielostawowych, to właśnie powinien się pobawić przy tych ćwiczeniach dopompowujących, tak? Bo zmieniacie sobie dosyć często. Oczywiście. I wtedy mi się wydaje, że nie będzie takiego znudzenia tym treningiem. I okaże się, że ciężar, z którego zawsze się śmialiście, okaże się za dużym ciężarem. I w połowie serii okaże się, że już macie dosyć. Myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej. Takie złote zasady, weźcie do serca i oczywiście subskrybujcie kanał. My niedawno wrócimy do Was w kolejnym odcinku. I pamiętajcie jeszcze o czym, Rafał? O lajkowaniu i dzwoneczku.